stymulowanego przez siebie ludu. Zwłaszcza fakt, że wprowadził go do ziemi obiecanej. Ale tenże sam miłosierny i dobry Bóg zarzuca narodowi wybranemu, że w określonym momencie swojej historii odrzucił tabiczne wybory, jego inicjatywy, jego propozycje. Co więcej, jak słyszeliśmy, nawet kapłani, uczeni w piśmie, pasterze i prorocy zbuntowali się przeciw niemu. Oto, bracia i siostry, w jakiejś mierze także historia naszego osobistego życia, naszej relacji z Bogiem. Dzisiaj tymi słowami proroka Jeremiasza jesteśmy zachęcani do refleksji nad naszą duchową historią, nad przeszłością. Przede wszystkim do refleksji właśnie nad naszą osobistą relacją z Bogiem. Przede wszystkim do dostrzeżenia Bożych darów w naszym życiu, do dostrzeżenia Bożej dobroci, Jego miłosierdzia wobec nas, a także do refleksji nad naszymi odpowiedziami na Boże inicjatywy. To, co jest najpiękniejsze w naszym życiu, jest darem. Darem pochodzącym od Boga, ale otrzymanym często za pośrednictwem innych ludzi. Tych, których, wydaje się niekiedy przypadkowo, spotkaliśmy w naszym życiu. Czy potrafimy dostrzec Bożą dobroć i Boże miłosierdzie okazywane nam przez Boga? Czy potrafimy pamiętać o tych, których spotkaliśmy, którzy okazywali i okazują nam często bezinteresowną pomoc? Ale także, czy potrafimy wyciągnąć wnioski z naszych błędów, ich już więcej nie popełnić? Próbując odpowiedzieć na te pytania dotyczące naszej przeszłości, dotykamy teraźniejszości, tak jak to sugeruje dzisiejsza Ewangelia. Dostrzegamy w niej dwie ważne przestrogi, czy dwie ważne rady. Bóg przemawia do nas przez różne sytuacje, okoliczności, osoby, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, przez przypowieści. I może się zdarzyć, że patrząc nie widzimy, słuchając nie słyszymy, ani nie rozumiemy Bożych znaków, Bożych gestów, Bożych słów. Dlaczego? Oto druga przestroga. Bo jak mówi Ewangelia, stwardniało nasze serce. Postępiały nasze uszy, bo zamknęliśmy nasze oczy na prawdę. Niebezpieczeństwo może dotyczyć kilku, albo nawet jednej, wydawałoby się mało ważnej dziedziny naszego życia, w której nie potrafimy skruszyć się i uzdrowić naszego serca. Może chodzić na przykład o jakiś długotrwały konflikt z bliską nam osobą, albo nauk, z którego nie możemy się wypowiedzieć, albo o zazdrość, którą żywimy w odniesieniu do tych, którym naszym zdaniem lepiej się powodzi, których życie jest łatwiejsze. Albo wreszcie o pragnienie bycia dostrzeżonym, chwalonym, bycia ciągle na pierwszym miejscu, na pierwszej stronie gazet. Jedna wada może sprawić, że nie potrafisz się w pełni otworzyć na inicjatywy Boga. Od
czytać Jego wolę, cieszyć się autentycznie Jego darami, Jego miłością i naszą wolnością. Dzisiaj, Panie Bóg, za pośrednictwem świętego Jana Pawła II chcę Cię dotknąć w to bardzo czułe dla Ciebie miejsce, gdzie Twoje serce jest szczególnie zatwardziałe i chcę sprawić, że będzie ono uzdrowione. Niech Twoje uczy będą szczęśliwe z tym. Naszego najlepszego Ojca, skieruj mi teraz pokorne prośby. Boże, daj, aby Kościół z ewangelicznym zapałem głosił Twoją chwałę wśród wszystkich narodów. Ciebie prosimy, aby rozpoczynające się w Polsce Światowe Dni Młodzieży przynosiły obfite.